Ja za 5 minut nie przyjadę, także przepraszam bardzo za... Dobrze jest. Ale... Witamy wójta, zastępcę wójta gminy Poświętne, pan Lech Sendek. Witam, widzę, że wilgoć może. Uczestników było sporo, czyli... Czyli impreza się udała, pan trochę się martwił tutaj, że może się nie udać, a ja też się martwiłem rano, jak się obudziłem, że może padać, ale było bardzo dobrze, także fajnie, cieszę się, widzę, że młodzież i dzieci dorośli zadowoleni. Zadowoleni? Tak! Byli są zwycięzcy? Dobrze, to fajnie. Muszą. Także to może tak... Jeżeli mogę już jestem przy głosie, to bym właśnie chciał tutaj panu podziękować za zorganizowanie tej imprezy. Tak, właściwie to pierwsza taka była ta impreza typu. Mam nadzieję, że nie ostatnia tego właśnie typu wyścig, bo to tak można to nazwać, wyścig kolarski, prawda? Kiedyś, jak ja pamiętam, tutaj młodzież, dzieci nie pamiętają, rodzice pamiętają pewnie, jak to żeśmy się kiedyś fascynowali wyścigiem pokoju, prawda? To była taka majowa impreza słynna, także teraz są trochę inne wyścigi na innych zasadach, ale fajnie, że nasza młodzież, nasze dzieci też próbują tego szczęścia. Może kiedyś w przyszłości z was jakiś lider będzie wyścigu, może będzie startował w jakichś znaczących krajowych, może międzynarodowych imprezach, wyścigach. Także tego wszystkim życzę. I tutaj właśnie dziękuję też wszystkim za udział. Dziękuję tutaj szkole, że wygospodarowała tutaj właśnie kawałek miejsca też, także tutaj strażakom też dziękuję im jeszcze osobiście, dziękuję za taką pomoc, za w tej kwestii, żeby było bezpiecznie, także mam nadzieję, że się bezpiecznie, bez żadnych komplikacji, tak? Dobrze, także ja bym tytułem takiego wstępu, także jeszcze raz przepraszam, no nie spodziewałem się, bo tak się umawialiśmy, że około 12, no mam prawie 40 km, więc no nie przez 5 minut. Niestety tutaj mam spory kawałek, więc no starałem się. Także jest 12, więc także proszę mnie rozgrzeszyć. Wielkie brawa jeszcze raz, dziękujemy za wsparcie. Także może następnym razem, jak będzie podobna impreza, może będzie jeszcze więcej. Na pewno. Bardziej nagłośnimy, może będzie jeszcze lepiej. Także już teraz oddaję tutaj organizatorowi głos. Mam nadzieję, że widzę, są medale, są jakieś nagrody, więc tak to jest dokładnie. To jest też fajne. Dobrze, zaczynamy od przedszkola. Drugie miejsce Wiktoria Strzelecka. Wielkie brawa. Brawo. Jest Wiktoria. Wchodzimy na drugą. O, proszę bardzo, tutaj. Na razie drugi. I miejsce pierwsze Aleksandra Dorsz. Brawo. Proszę, to taki słodki jeszcze upominek. I to jeszcze za pierwsze miejsce na pan. Nie, za pierwsze to. Nie. Trzeciego nie ma. Nie, trzeciego nie ma.